cześć, z tej strony Jakub. Witam Was na moim kolejnym filmiku. Dziś pokażę Wam, jak siejemy buraki. Mamy 1 kwietnia, prima aprilis. Buraki zaczęliśmy siać wczoraj. Dzisiaj wykonujemy kolejny dzień siewu. Jesteśmy na polu, które ma 33 hektary. Jak widzicie, pole jest idealnie uprawione. Mamy zachowaną strukturę gruzełkowatą gleby. I siejemy. Zapraszam. Siejemy standardowo w rzędach co 45 cm. Obsada, jaka tutaj będzie, to jest 1,24 jednostki na hektar, co 18 cm w rzędzie. Siejemy z wykorzystaniem techniki GPS, czyli stawiamy tutaj na precyzyjny siew. Akurat wykonuje nam tutaj usługę pobliska firma. Jest to sprzęt nowy, ciągnik John Deere 155 koni, sprzężony z siewnikiem Fernelant 18-rzędowym w całości na GPS-ie, gdzie też na poprzeczach odłącza nam poszczególne sekcje, co jest fajne, bo mamy tutaj zaoszczędzony siew, nie mamy praktycznie nakładu. Opowiem Wam teraz o technologii, jaką zastosowałem na tym polu. Wykonana tutaj była orka jesienna, następnie wiosną powłókowaliśmy to pole taką broną zwłoką i na tak przygotowaną glebę zastosowaliśmy nawozy. Nawozy było to kornkali w dawce 500 kg na hektar, a następnie mieszankę blending, którą mamy tutaj z pobliskiej mieszalni. Było to w tej mieszance 200 kg kizerytu, 200 kg fosforanu MAPU 1252 i 200 kg saletrzaku z borem. I tej mieszanki daliśmy 600 kg. I na tak nawożoną glebę wjechaliśmy agregatem uprawowym, który odpowiednio nam tę glebę uprawił i zagęścił, ponieważ jest wyposażony w wał rurowy i w wał crosskill, który odpowiednio tę glebę przed siewem też zagęszcza. Na tak uprawioną glebę zasialiśmy buraki cukrowe. W całym sezonie wegetacyjnym buraka staram się wykonać co najmniej 2 opryski dolistne. Kluczowym był tutaj poprzedni rok, gdzie mieliśmy bardzo mocną suszę, gdzie te składniki w glebie praktycznie nie były mobilne z braku tego nośnika, czyli wody, i bardzo dużą rolę odegrało wtedy nawożenie dolistne. Ja stosuję tutaj mieszaniny w oparciu o nawóz mikroelementowy Perfect Micro i stosuję też aminokwasy, tutaj Phyloton. No i oczywiście siarczan magnezu, mocznik i solubor, czyli takie abecadło nawożenia dolistnego buraka. Jeżeli chodzi o ochronę fungicydową, to wiadomo, że musimy podejść do tego tematu indywidualnie. Na przykład w zeszłym roku stosowaliśmy pierwszy oprysk 20 lipca, dlatego tak późno, ponieważ presja chwościka nie była aż tak duża i mogliśmy sobie pozwolić na taki termin. Generalnie wykonuję gdzieś 2 zabiegi fungicydowe. Jeżeli jest bardzo duża presja ze strony chwościka, to wykonuję nawet 3 zabiegi fungicydowe. Głównie bazuje na substancjach z grupy triazoli. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeżeli Ci się podobało, to kliknij łapkę w górę i daj subskrypcję. I zapraszam na moje kolejne filmiki. Cześć!
Cześć, z tej strony Jakub.